Ale wiecie co jest najlepsze? Że jeszcze jednego można zabić. A zaraz zobaczycie kogo. Tylko drugi strzał. Na Grunta ze skrzydłami. I wracamy. Nie naciskamy jeszcze na ten guzik. Jak mówiłem, jest jeszcze jeden osobnik do zabicia. Skierujcie się tak gdzieś na środek, jak najbliżej tych piramid. I zabijcie Grunta z rękawicami. O, takie zabijanie z ukrycia. Nie ma tak zdobycia przewagi jeszcze przed bitwą. Tak, ta trójka została zabita, ale no ciągle zostało nam ich aż 12 jeszcze i oni wszyscy mają no dość potężne bronie. A czy dość potężne albo dość no użyteczne, na przykład tutaj mamy tarcze, no najbardziej zawadzać nam będą zdecydowanie Grunty z hełmami ze spluwą. To byłem ja, okej? Więc jak mówię, najbardziej będą zawadzały Grunty z hełmami ze spluwą. Widać, jak jest ich aż 4, a wystarczą 2 strzały, żeby zabić. Również dość groźne mogą być Grunty z bumerangami, ale oni ewentualnie będą też zabijać swoich. No i Grunty z łopatą. Wiadomo, że łopata jest nie najgorszą bronią. I tutaj też trzeba uważać. Okej, teraz... To jest taki moment właśnie, gdzie trzeba trochę taktyki. Więc może spauzuję grę i powoli powiem, jaka jest taktyka. Znaczy, jaka jest taka jakby dobra taktyka na tą walkę. Znaczy, ja generalnie zaleca się używanie zabawek podczas bitwy, ale jednak rzeczywiście moje umiejętności obsługiwania myszki nie są tak dobre, więc sobie te zabawki daruję. W końcu można je wygrać bez zabawek. Ale no jeszcze dalej. Co jeszcze? Widzicie tutaj 5 Gruntów z przodu. Naprzód naprawdę dawajcie Grunty najpotężniejsze jakie macie. Tak, samych mocarzy. Tutaj widzicie Grunta z mieczem, z maczugą, ze sprężyną i tutaj z broniami dalekiego zasięgu. Tak, ponieważ zabiję tam 2 Gruntów na dole, większe zagrożenie będzie kierowało się tutaj z góry, więc na górę kieruję swoje najsilniejsze jednostki. Z tyłu daję Grunty, no nieco mniej potężne, ale wszystkie dysponujące właśnie broniami krótkiego zasięgu. Jeszcze dalej Grunty, no jest no równie takie jakby no średnio potężne jak te tutaj na tym drugim, na tej drugiej kolumnie. No jeszcze właśnie na tej, tutaj na środku jest Grunt z bumerangiem. Jak wiemy, bumerang, za pomocą bumerangu możemy też jakby zranić swoich kompanów. Więc no te 3 no tutaj odtąd aż do końca te Grunty będą stanowiły wsparcie. Tak, one będą tylko wsparciem dla tej 9, którą tutaj widzicie. No w końcu nie możemy dopuścić do tego, aby doszło do team killu, jakby to można by określić. No i tak, Grunt z ciałkiem. On będzie naprawdę bezużyteczny przeciwko Gruntom z hełmami ze spluwą, więc zostawiam go z tyłu. I ważne jest też, żeby zostawić z tyłu jako wsparcie Grunty z łopatą i z rękawicami. Oni muszą przeżyć. Tak, są 3 warunki, a czy wygranie tej bitwy, która nadejdzie za chwilę, to jedno. Ale musicie przeżyć i spełnić 3 warunki, żeby wygrać. Pierwszy, musi przeżyć Grunt z rękawicami. Drugi, musi przeżyć Grunt z łopatą. I trzeci warunek, musi przeżyć co najmniej 6 Gruntów. Tylu potrzeba, żeby w końcu dotrzeć do króla. A więc co? Próbujemy? Zapiszmy grę. I szczerze... Trochę się stresuję. Ale w końcu trzeba zacząć. Tak, wszystkie Grunty zabawiają na zielono, będą się do nas zbliżać. No to co? Jak mówię. Próbujemy. Trzeba w końcu... zacząć. Tak jest, nie ma to jak obniżenie tonu w takim momencie krytycznym, no nie? I nagle go podwyższamy! Lecimy! Tak widzicie właśnie, że poleciały na nas Grunty... Poleciały właśnie na nas Grunty zielone, zaczęły nas atakować Grunty z hamami ze spluwą. Tak, atakujcie tych z hamami ze spluwą. Okej, teraz zajmiemy się tym tutaj hełmem. A to nie hełmem, tylko tarczą. Ładnie, mniej więcej widzieliście, ale to było ładne, bo Grunt przeciwników zabił Grunta z łopatą swojego. Tak, cofajcie się także, jeżeli właśnie oni próbują atakować. Tak, została nam tylko dwójka. Do zabicia. Więc widać, że wygramy. Tak jest. Jak widzicie, przetrwało u nas aż 10 Gruntów. Więc no naprawdę niezła sumka. Więc jeżeli chcecie, możecie uzupełnić zdrowie niektórych. Jak widzicie, 6 Gruntów nawet nie skorzystałem. Oni cały czas tu stali, więc nie byli szczególnie potrzebni. O tak, wygraliśmy, straciliśmy tylko 5 swoich. Jak widzę, mniej więcej straciliśmy szpiega, Grunta ze sprężyną, Grunta z kamieniem, składam hołd. Ale to dzięki im mniej więcej możemy dotrzeć do króla. Więc potrzebujemy 4 Gruntów, żeby nacisnęły fioletowe przyciski. Potrzebujemy Grunta z łopatą, żeby zakopał te dziury, bo one jeszcze blokują nam drogę. I potrzebny Grunt z rękawicami, żeby zniszczyć tutaj te cegły. Tak, on też się poświęci. Niestety. Jak widzicie, ostatnia cegła jest bombowa, jest czarna. I Grunt z łopatą może zebrać kamień i dać go królowi. To jest ostatni kawałek kamienia. Tego tajemniczego kamienia ze spiralą po środku i tymi diamentami, czy kryształami właśnie na kolejnych częściach. To jest ostatni kawałek, który zbierzemy w tej grze. Ostatni kawałek, który musimy dać królowi. A więc... do boju! Król oczywiście musi być uratowany, bo dotarł do niego ostatni kamień. I w końcu będzie mógł znowu sprawować władzę w swoim świecie. Jak widzicie, ten poziom naprawdę jest długi. Trwa ponad godzinę. Ale jak wspominałem, niektóre momenty po prostu się dużo i musiałem je uciąć. Tak, tyle trwa całość. Ale to przecież na to nie zakończymy. Przecież coś po tym jeszcze jest. Co się stało z Gruntami? Gdy zmęczone i stęsknione za domem Grunty z wdziękiem układały ostatni kawałek magicznego kamienia, szlachetny król podnosił ich na duchu wołając... Nie wyglądały na zmęczone. Tylko ostrożnie, nieudolni idioci! Wtedy Gremlin nawet... No na pewno to by ich zakrzało. Nie mógł uwierzyć, że zrobił to tak głośno. Król patrzył się na magiczny kamień, ty imbecylu! Z magicznych zawirowań wyłoniły się wrota prowadzące do domu! Tak. Ten kamień jest większy niż myślałem. Wiesz co? Musimy odstawić te grzybki na jakiś czas. Nieprawda. Płakałeś i wołałeś, mamusiu, mamusiu, ja chcę do domu. Potem wszyscy wskoczyliście o magiczne wrota, zostawiając swoją ukochaną zabaweczkę. A była tak blisko. Oooo. Kolorowo dostałem ją od mamusi. Należało ci się, ty przebrzydły kracie. Od mamusi? Zaraz, zaraz, coś mi tu nie pasuje. Przecież my tych Gruntów pieczemy, tak? Tak, powstały poprzez upieczenie ich, no nie? Czyżby to znaczyło, że ja jestem ich mamusią? Przecież nie dostałeś ode mnie żadnej piłki ani stajnie. Dobra, oczywiście narrator i Grumble, jak pamiętam, tak się nazywał, znowu się pokłócili, ale jednak wszystko skończyło się pomyślnie, że Gruntów znowu będą mogły się bawić do woli w swoim świecie. Nie będą musiały się martwić o żadne puzzle, o żadne łamigłówki, a także o żadnych rozczarowanych, którzy by im grozili za pomocą swoich noży do masła. I to by było na tyle. Gruntz, to jest właśnie koniec. A sam nie mogę w to uwierzyć. O, kurczę, jak ja kocham tą grę. Aż szkoda mi się z nią rozstawać, ale no cóż, musimy przejść następne gry. A jak zapowiadałem, następną grę po Gruntach, jaką mam zamiar przejść, jest Mirror's Edge, czyli coś z tych nowszych gierek. Więc jeśli ktoś właśnie w takich bardziej gustuje, może mu się to spodobać. Póki co CMC naprawdę żegna i dziękuję za obejrzenie drugiej gry, którą właśnie miałem okazję przejść specjalnie dla was, widzów.